Rozpocznę może dość nietypowo. Od gratulacji z okazji wstąpienia na nową ścieżkę życia. No, bardzo dziękuję. No, co prawda dopiero ta uroczystość nastąpi w przyszły czwartek, ale bardzo dziękuję, przyda się. W imieniu całej ekipy Rekord TV wszystkiego dobrego. A teraz o spotkaniu z karkonoszami Jelenia Góra. Niezłe otwarcie, dobre ofensywne zawody z obu stron. No, myślę, że tak. Myślę, że to jest ostatnia, znaczy przedostatnia, myślę, drużyna, już też spadają do czwartej ligi, ale gdzieś pokazali, że mają kilku wartościowych piłkarzy i na pewno nie był to łatwy mecz, aczkolwiek fajnie, że skończył się pozytywnym wynikiem dla nas. Troszeczkę o formie strzeleckiej Marcina Wróbla. Ta ewidentnie zwyżkuje wraz ze zbliżającym się finiszem stanu kawalerskiego. No tak, szkoda, że z finiszem kawalerskiego stanu, szkoda, że z finiszem rozgrywek, no ale fajnie, fajnie gdzieś tak w tych ostatnich meczach. Gdzieś tam trener też na mnie postawił, staram się wykorzystać tę szansę i fajnie jakiś to prognostyk na nowy sezon. A zdrowie dopisuje na tyle, że jeszcze będziemy mogli ujrzeć się w finałowym meczu Pucharu Polski z Katowiczanami? Myślę, że tak. Jestem dostępny dla trenera, a jeżeli chodzi o personalny wyjściowy skład, to zobaczymy, jak to będzie. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Kapitanie, na wstępie gratulacje za udane zwieńczenie sezonu ligowego 2021-2022. Chodzi o tą moją bramkę? Między innymi. No, dziękuję. Nie, no myślę, że fajny sezon, aczkolwiek jest na pewno mały niedosyt, bo początek tej rundy jakby wyglądał lepiej, no to myślę, że moglibyśmy do końca walczyć o pierwsze, drugie miejsce. Całkiem przyzwoite, otwarte momentami widowisko w meczu z Karkonoszami. Tak, myślę, że jak na drużynę, która spada do czwartej ligi, to fajnie się drużyna z Jeleniej Góry zaprezentowała. Na pewno lepiej niż niektóre drużyny, które gdzieś tu się utrzymały, a nie grały tak piłkarsko jak ono. Wydaje się, że wśród biało-zielonych znów obudziły się demony nieskuteczności. No nie wiem, na co to zwalić. Może trochę rozluźnienia w tej końcówce, bo można było tutaj pokusić się o więcej bramek i podobnie jak gdzieś w brzegu, wyżej wygrać to spotkanie. Znów spory zastęp młodzieży biało-zielonej pokazał się w tym spotkaniu. No tak, myślę, że na przestrzeni tej rundy w ogóle młodzi dali duży akces i naprawdę fajnie grali i ciężko kogokolwiek wyróżnić, bo naprawdę wszyscy prezentowali bardzo dobry poziom. Rozdział ligowy sezonu 2021-2022 zamknęliśmy, ale nie zamykamy jeszcze sezonu. W środę pucharowe starcie z rezerwami GKS-u Katowice. Rokowanie, przewidywania? Szczerze jeszcze nie wiem, czego się spodziewać. Na pewno trener przygotuje analizę. No ale no, nie ma co ukrywać. Chcemy ten puchar wygrać, obronić to trofeum, bo jeszcze się nam to chyba nigdy nie udało, więc jest ku temu bardzo duża szansa. Serdecznie życzymy obrony Pucharu Polski. Dziękuję.